Naprawdę, jak ja to potnę, to nie wyjdzie z tego 10 minut. Ale 8 wyjdzie. No ja tak obstawiam 4,5, 5. Chyba se jaja robisz, no kochanie, no to... No ale wiesz, jak ja obcinam film, jak ja potnę, to wyrzucę wszystko zbędne. To nic nie będzie w tym filmie, bo ty taki film uważasz za zbędne. Ale sam ciągniesz do tego lumpeksu jak głupi. Cześć kochani, witam się z wami w nowym filmie z serii Lumpeksiara. Nietypowo, prawda? Zupełnie inaczej. Nie siedzę, nie będę wam pokazywać rzeczy z siaty, nie będziecie widzieć żadnych przebitek. Nie. Jest ze mną pan Wieszak, mój ulubieniec. Bardzo się lubimy. I są tutaj rzeczy tylko i wyłącznie z lumpeksu. Wszystko, co tu widzicie, jest z lumpeksu. Każda z tych rzeczy kosztowała 5 zł. A ja zapraszam was do prezentacji na mnie, czyli będzie teraz mierzymy tych rzeczy. Bardzo vintage ciuch. Przyciągnął mnie kolor, nie ukrywajmy, ja uwielbiam siebie w takim kolorze. Bardzo fajne guziczki srebrne, kieszonki podwójne. Możemy wsadzać od góry i możemy również od boku. Jest to taka kurteczka, bo to chyba docelowo jest kurteczka, którą wydaje mi się, że spokojnie można było wyciągnąć z szafy od babci, taką piękną, wyprasowaną. To jest dokładnie ten klimat. Bardzo fajny kołnierzyk, ściągacz. Super. Ja będę ją oczywiście nosiła jako bluzę, bo to dokładnie jest moja stylowa, wiecie, o tak. I ja się w niej super czuję, bardzo fajna, no i za 5 zł aż się prosiła ją wziąć. Teraz pokażę się wam w tej. I ona jest dwustronna. To jest, kochani, Zara. To jest jedna strona, taka niebieściutka, a druga taka mega zwariowana. Obydwie bardzo fajne. Jest to bomberka męska. Mi to zupełnie nie przeszkadza. I co prawda wzięłam ją, żeby Pawłowi ją kupić i zaprezentować najpierw, ale on powiedział, że jemu niespecjalnie, więc ja stwierdziłam, że nie, no. Bardzo fajny ciuch. Poczekajcie, muszę się zapiąć. O, jest. Zobaczcie, jaka ona jest fajna. No ten kolor jest obłędny. Zresztą druga strona po prostu będzie robiła taki szał. Oczywiście ja ją sobie, o, w ten sposób zrobię, jak jej poprzedniczkę. No i powiedzcie, że nie jest fajna. Jest super, prawda? I za 5 zł. Jedyne co, to muszę sobie ją tutaj moją maszynką przelecieć i to będzie wsio. Bomba. Chyba bomba, prawda? Cekinowa magia. Nie ma co. Ona pod spodem jeszcze ma taką bluzeczkę na ramkach. O taką, bo nie wiem, może prześwituje, ale no tego teraz nie widać. Fajnie wygląda do jeansów, tak o wystylizowana. Ale jeszcze lepiej będzie wyglądać to stylowy total black. Idealnie, idealnie na wyjście, na karnawał, na jakąś imprezę. No i jeśli znacie mnie dobrze, to zobaczcie jej dekolt z tyłu. Oczywiście, że będę zakładać ją tył naprzód. I właśnie teraz to zrobimy. I jak widzicie, również tak fajnie wygląda. Oczywiście smukłe plecy, super sprawa, ale przy moim dekolcie tak chyba jest lepiej, mi się wydaje. I tak to się prezentuje. Niczego jej tutaj nie brakuje. 5 zł. Ta kurtka to jest prawdziwy sztos według mnie. Słuchajcie, znowu wzięłam ją dla Pawła. Ja w ogóle wiele rzeczy biorę dla Pawła, później okazuje się, że one są dla mnie, a nie dla Pawła. Dla niego była po prostu za mała. Rękawy rzeczywiście, no mogły być mu za krótkie. Zobaczcie, ja sobie ją odwinę, nawet na parę razy sobie ją odwinę. To jest tak vintage ciuch. Naprawdę, ona, przypuszczam, że w jakimś amerykańskim second handzie, nie mogę się wysłowić, kosztowałaby miliony monet. Zobaczcie, tu jakieś poodbarwiane kołnierzyki, ale generalnie wygląda genialnie, po prostu genialnie. Jest super, niczego jej nie brakuje, guziczki ma, tu sobie zapnę spokojnie. Tak wygląda z tyłu. Ja ją widzę tak, duża bluza z kapturem, ta kurtka, moja nerka i Asia idzie, wychodzi z domu. 5 zł. H&M, new look. I tak się prezentuje. Udało mi się przez przypadek zupełnie zrobić fajny komplecik. Chociaż nie ukrywam, że trochę na pupie niekoniecznie. Zresztą zobaczcie, tu się trochę opina, ale spokojnie. To jest kwestia dla mnie miesiąca, już nie będzie tak to wyglądać.
zobaczycie bardzo fajnie, że tutaj, o, tak to się prezentuje. Jak widzicie, pod spodem nie mam bielizny i zupełnie mi to nie przeszkadza. Bardzo mi się podoba. Ono jest takie prążkowane trochę. No a spódniczka to jest po prostu prawdziwy sztos. Ja nie wiem, jak mi się udało to dorwać. Jestem przeszczęśliwa. Zobaczcie te plecy. Dla mnie też super. Spodnie w kant, Marks & Spencer, wide legi, na gumeczce. To jest rozmiar 36. I tak, zdaję sobie sprawę, że minimalnie tutaj się marszczą. I okej, nie ma z tym żadnego problemu. Ja jestem w swojej wadze wzwyżkowej, że tak powiem. Jak będzie te minus wystarczy 2-3 kilo, które tak o zejdą, bo tak o weszły, to po prostu tego nie będzie, tak? Więc nie, na to nie zwracajmy jakoś super uwagi. Pupa wygląda bardzo fajnie. Oczywiście musi być uniesiona, ale nad tym będę mogła dopiero pracować, jak sobie naprawię kolana. Bardzo fajne spodnie, bez marudzenia. Marks & Spencer, super materiał. Bardzo fajnie się układają i szczerze te z H&M-u się przy tych chowają. Tyle w temacie. Takie sytuacje też się zdarzają. U mnie nieczęsto, ale się zdarzają. Spodnie nowe z Medco Medicine rozmiar M wzięłam w ciemno, bo to są rurki, bardzo fajne kaki rurki, nic im nie doleka, są super, nie sprawdziłam, że są zupełnie bez elastanu, nie wciągnę ich, a że mam chore kolana, to po prostu stwierdziłam, że biorę w ciemno i dupa, i będę musiała je wystawić na Vinted, także przy okazji zapraszam na moje Vinted, wszystko macie w opisie. Teraz mam na sobie rzeczy, z których chyba najbardziej jestem zadowolona. I od razu zaznaczę, buza pod spodem jest z lumpeksu, ale niestety nie za 5 zł. Kurtka. No słuchajcie, jak tą kurtkę zobaczyłam, to miałam tą z Zary z przykrótkimi rękawami przed oczami i wtedy spojrzałam na nią i mówię tak, nie no, niemożliwe, że ona jeszcze tu jest. Przecież nic jej nie jest, jest idealna, ale wiem dlaczego ktoś jej nie wziął. Bo ona ma na Medce rozmiar 16, czyli powinna być wielka. Czy ona jest wielka? To jest taka M-ka, L-ka. Ona jest idealna. Jest po prostu idealna, jak na mnie szyta. Tutaj jeszcze ma takie wstawki skurkowane, jakieś takie zamszowe, czy jakieś tam. To jest firma Tu. No, że ta kurtka kosztowała 5 zł, to ciężko mi uwierzyć. Ale te leginsy, w ogóle te rzeczy, które mam na sobie, to są najlepsze. Według mnie, z tych wszystkich, które dorwałam, bo te spodnie, te leginsy, one mi się przydadzą do tylu stylówek, że to jest mega, mega, mega sztos. Też wzięłam je w ciemno, ale tutaj są elastyczne, więc nie było problemu z kolanami. Także luzik i to jest, kochani, Primark, jakaś rozmiarówka dziecięca. No ale jak widzicie, na moją dupkę się zmieściły. Musicie uwierzyć mi na słowo, że ta sukienka jest przepiękna. Ja muszę tylko ten szyfon wyprasować, bo ona była schowana. No i widzicie, jak wygląda, jak szmatka generalnie. Bardzo fajna jest na ramionczkach, które można regulować. Bardzo ona jest w takim stylu boho. Bardzo, bardzo, bardzo fajna jest ta sukienka, naprawdę. Ja Wam zresztą pokażę, ja ją wystylizuję i zapraszam do stylu 365. Tak, zapraszam, bo codziennie są nowe filmy. Super. Ja co prawda mierzę ją bez stanika, także jeśli Was to razi, to przepraszam bardzo, ale fajnie również do takiej katany jeansowej. Nagrywasz? To teraz powiem Wam krótką anegdotkę, dlatego że mam na sobie beret. Tak, naprawdę mam beret. I gdyby kiedyś ktoś mi powiedział, że ja będę nosić takie berety, to powiedziałam, chyba oszalałeś, nie ma opcji. Ale byłam z moją przyjaciółką na kawie przy okazji w centrum handlowym. Ona szukała pięknego kapelusza i takie swoją drogą kupiła. A ja mierzyłam wtedy właśnie różne berety. Różowe, fioletowe, czerwone. I tak mi się spodobała moja tutaj głowa z tymi włosami w takim berecie, że mówię... Fajnie, jakby się znalazł. No i dzisiaj się znalazł. Szary, 100% alpaka, rewelacja. Wydaje mi się, że super. No i dzięki temu, że kolor jest szary, będzie pasował mi do wszystkiego. Najbardziej będę chciała go wystylizować tak militarnie. Czyli wiecie, stylowa militarna i ten beret. Ja jestem bardzo ciekawa tych efektów i jestem też bardzo ciekawa, jak Wam się ja podobam w takim berecie. Wy wiecie, o czym macie pamiętać. Subskrypcja,
i łapkę w górę.